Cześć, witam Was serdecznie w Retrosektorze. Dzisiaj zajmiemy się stworzeniem naszej pierwszej reprodukcji gry na Super Nintendo. Do dyspozycji mamy ten japoński kartridż z grą Super Robot Taizen X. Jakoś za bardzo ta gra mi nie podchodzi i szczerze mówiąc z przyjemnością poświęcę właśnie ten kartridż na stworzenie innej gry. A jeśli już mowa o innej grze, mam zamiar stworzyć grę Breath of Fire w wersji amerykańskiej. I najlepszym faktem jest to, że gry w wersji japońskiej, jak i amerykańskiej posiadają ten sam układ, jeśli chodzi o zabezpieczenie regionalne, tak więc nie będzie żadnego problemu właśnie z przełożeniem tej gry na wersję gry z japońskiego wydania. Do dyspozycji mamy oczywiście programator Mini Pro i dwa EPROMy o nazwie, już Wam podaję, ale ciemnica. No, strasznie ciężko to wyostrzyć. Jeszcze bliżej. No, M27, C801. Tak więc te dwa układy posłużą nam po prostu do zapisu plików i podmiany po prostu tych dwóch układów. Także te dwa układy oczywiście będziemy musieli wylutować. Mam tu takie dwie rozlutownice i nie wiem jeszcze, którą się posłużę. W sumie obydwie działają w miarę dobrze. Lutownica też jest, będzie oczywiście konieczna do użycia. I teraz najlepiej będzie, jeśli sobie... A nie, pokażę Wam, jaka to jest płytka. Ostrzymy, bez ciemnicy. Dobra, fajnie jest. Jest to płytka SHVC 2A3M-10. I tak, teraz wejdziemy sobie na stronkę internetową i mamy tutaj taki całkiem przydatny zbiór informacji właśnie na stronie SNES Central. Tak więc wchodzimy sobie w zakładkę archiwa PCB i szukamy po prostu naszej płytki. Tu mamy SHVC2, teraz musimy znaleźć tylko A. Gdzie jest A? Tu jest A. 3M10. Dobra. I teraz mamy przedstawione wszystkie informacje dotyczące naszej płytki PCB, z której skorzystamy do stworzenia tej reprodukcji. Również są wypisane na samym dole tytuły gier, do których ta płytka została wykorzystana, ale to oczywiście nie są wszystkie, bo jeżeli się cofniemy, mamy na przykład ten sam rodzaj płytki, tylko z końcówką 11. Tutaj nic się akurat nie zmienia, wszystko jest identycznie takie samo i mamy naszą grę Breath of Fire, którą sobie stworzymy i jest tutaj jeszcze z końcówką 20. A i tak już wygląda mniej więcej ta płytka. I tak, my wbijemy się teraz po prostu na naszego Breath of Fire. Tu też jest kilka przydatnych informacji. Tu jest informacja dotycząca tego układu, który jest odpowiedzialny za to, czy dana gra jest w wersji PAL, czy też NTSC. Także dla wersji amerykańskiej i dla wersji japońskiej jest to ten sam układ, a dla wersji PAL jest to chyba numerek z końcówką 13. O ile dobrze pamiętam. I tak, mamy tutaj, jeśli chodzi o tą płytkę, gdzie tutaj to jest pokazane, na 20, właśnie dwa układy do wymiany. Tu nic nie ruszamy, bateria oczywiście jest potrzebna do gry Breath of Fire, także ją sobie zostawimy. No i tak, pierwszą czynnością będzie oczywiście wylutowanie tych dwóch układów. Później zajmiemy się przygotowywaniem plików i skorzystamy do tego z dwóch programów. Mamy program Wasabi i Lunar. Dzięki Lunarowi będziemy mogli rozszerzyć nasz ROM dokładnie pod wielkość EPROMów, na który zostaną zapisane pliki z grą. I akurat w tym przypadku będziemy musieli go rozszerzyć do 2 MB na 16 megabitów. No ale to już sobie zrobimy
w dalszej części. Tak więc teraz przejdziemy sobie do szybkiego wylutowania tych układów i już dalej polecimy sobie z tym plikiem. No, muszę przyznać, że ta chińska rozlutownica za 6 funtów naprawdę świetnie się spisała. Praktycznie idealnie zostało to objechane w koło. Jeden układ sam wyskakuje, a z drugim być może będę musiał się troszeczkę pomęczyć. Ale to już się zobaczy za momencik. A nie, całkiem fajnie sobie wychodzi. Troszkę rozruszać. No, dwa wyskoczyły bez jakiegokolwiek uszkodzenia. Także w ostateczności będzie można je wpakować z powrotem. I tak, bardzo łatwo poszło, ponieważ te gniazda są znacznie większe niż przy płytkach PCB z Famicoma czy też z NES-a. Stąd też nie było żadnych problemów. Dobra, teraz co ja tu muszę zrobić? Teraz zajmiemy się przygotowywaniem plików pod zapis na te dwa nowiusieńkie EEPROMy. No i później już zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Prawdopodobnie po przygotowaniu plików po prostu je zapiszemy na EEPROMy i już je wlutujemy w odpowiednie miejsca. Oczywiście te dwa miejsca są opisane. Jest U1 P0 i U2 P1. Tak więc pierwszy plik, który otrzymamy, poleci sobie w miejsce U1 P0, a drugi w U2 P1. W sumie nic skomplikowanego. Będziemy musieli również skorzystać z dodatkowych przewodów i połączyć kilka punktów między EEPROMem a płytką, ale to już jest oczywiście prosta sprawa, znacznie prostsza sprawa niż w przypadku gier na Famicoma czy też NES-a. No i dobra, lecimy z koksem dalej, tak więc przechodzimy do przygotowywania pliku. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest po prostu sprawdzenie, jakiej wielkości jest nasz ROM. I ma on dokładnie 1,5 MB, tak więc niezbędne jest rozszerzenie tego pliku do 2 MB, po to, by po prostu wolne miejsce na EEPROMach zostało wypełnione po brzegi. I tak, gdzie mamy nasz ikonki? Nie, gdzie jest? A tu pliki. Dobra, Breath of Fire, otwórz. ROM has been expanded. Sprawdźmy sobie teraz nasz folder. I został zwiększony dokładnie do 2 MB nasz plik. I teraz co musimy zrobić, to po prostu wkomponować nasz plik do programu Wasabi. Tu mamy pulpit. Gdzie jest pulpit? Pulpit i pliki. Dobra, Breath of Fire 2 MB. I tak, jest to wersja NTSC, nie musimy usuwać nagłówka. Jak ktoś ma jakiegoś ciekawego patcha, można wkomponować. My po prostu wybierzemy opcję Swap Bin i zostanie plik rozdzielony na dwa układy 27C801. Tak więc klikamy po prostu OK. Pomyślnie zakończony podział i mamy nasze dwa pliki. Tak więc w tym momencie są te dwa pliki przygotowane pod zapis. Tak więc nie ma co, przechodzimy do kolejnej czynności. Ponieważ do czynienia mamy z dwoma układami przy tej reprodukcji, ja je sobie opisałem, jest jedynka i dwójka, by niczego nie pomieszać. Tak więc w pierwszej kolejności wpakujemy sobie do programatora układ pierwszy i zapiszemy po prostu pierwszy plik, jaki nam się tutaj rozdzielił z tego głównego ROMu. Ale na samym początku wyszukamy nasz EEPROM. Jest to M27C801. SGS Thompson, to się zgadza. Oczywiście warto sprawdzić, czy dany EEPROM jest czysty. Tak więc skorzystamy z opcji blank. I jak to już przejdzie bezproblemowo, to już wpakujemy ten plik do programu
No i zaczniemy zapisywać dane na tę kość. Dobra, troszeczkę to trwało. To teraz możemy wczytać nasz program. To nie jest Zelda, to nie jest to. B. Dobra, tu mamy plik 01. To możemy go teraz wkomponować w program. Tu są wszystkie dane. I po prostu przejść do zapisu. Podobnie jak przy reprodukcjach na NES-a, Famicoma, musimy również połączyć kilka punktów ze sobą. W tym przypadku jest to po prostu skrzyżowanie pinu 24 z dziurką 31 na płytce i również dziurka 24 zostanie skrzyżowana z pinem 31. I tak, te dwa piny, 24 i 31, będziemy musieli po prostu wyprostować sobie. I to jest tak, to będzie pin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. To jest ten oto pin. To go prostujemy. A, wyprostowałem 2. Dobra, mój błąd. Mam nadzieję, że on teraz minie. Pęknie. Chyba nie. Dobra. Ja sobie go tam potem poprawię i 31 na tej jedyneczce. Dobra, to mamy i teraz jeszcze mamy dwójkę. To tu od razu zabieramy się za 31 i 24. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dobra, ostrożnie. Dobra, i teraz muszę jeszcze wkomponować po dwa kabelki. Tutaj dziurka 24, to będzie 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tu sobie poleci jeden kabelek, tu poleci do 31 drugi. I to samo będzie z górą, czyli tu 31, sobie damy go tak na bok i ten w 24, 17, 18, 19, 20, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ja sobie teraz szybko tutaj wlutuję i już będziemy mogli przejść po prostu do włożenia tych dwóch układów i oblutowania ich w koło, no a potem, cóż, pozostaje nam tylko test. Obydwa EEPROMy sobie wygodnie siedzą w tych gniazdach, tak więc można je zacząć powolutku tutaj oblutowywać w koło. I taką oto potężną spawarę, a nie lutownicę, kupiłem w Praktikerze ostatnio. Jest to lutownica polskiej produkcji, nie jakaś chińszczyzna. Nie mam pojęcia, dlaczego ona jest taka cholernie duża. No ale może być.
Nie powiem, by mi się nią jakoś naprawdę tragicznie pracowało. Na pewno lepszy byłby ten grot szpica, ale niestety nie posiadam. Może będę mógł sobie go dokupić z czasem. Też zauważyłem przy tej płytce PCB, że jest to płytka jednostronna pod układy. Także ścieżki sobie od tych układów płyną tylko i wyłącznie z tej strony. Z drugiej strony nie ma po prostu nic. Natomiast przy płytkach tych PCB z reprodukcji, czy też z oryginalnych gier na NES-a, akurat te ścieżki płyną z obydwu stron i też znacznie łatwiej coś tam uszkodzić przy odrobinie nieuwagi. Dobra. Nie mam to z najlepszej strony. No, tu coś mi ciężko idzie. Postanowiłem skrócić troszkę długość tych przewodów, ponieważ to była mała przesada z mojej strony. No ale dobra. Cztery ostatnie łączenia. Pójdzie w miarę sprawnie. I cóż, możemy sobie po prostu to przetestować. Mam nadzieję, że odpali. Ogólnie mówiąc, nie spotkałem się nigdzie właśnie z filmikiem dokumentującym stworzenie tej reprodukcji na tego rodzaju grę od podstaw. Gdzieś tam spotkałem się z jakimiś informacjami, tam gdzieś coś pisało, tam koleś nakręcił filmik po prostu jak odpala taką grę. No i troszeczkę tak nie mam przekonania, czy naprawdę coś z tego będzie. No ale nawet jeśli tą grę się zepsuje, to tą płytkę to mała strata. Kupiłem to za jakieś tam 3 czy 4 funty na retro giełdzie i jeszcze. No i jak pójdzie coś nie tak, to od razu mówię, że będzie to mała strata, nic się nie stanie. Zawsze mogę te kości z powrotem sobie wpakować i gra będzie po prostu oryginalna Robotizen X, a nie tak, mam nadzieję, że nam się odpali Breath of Fire. Dobra, bierzemy tę reprodukcję i idziemy sprawdzić, czy to w ogóle odpali. Super Nintendo mamy już podłączone i tę reprodukcję przetestujemy sobie przy wykorzystaniu konwertera regionalnego, ponieważ jak wcześniej wspominałem, gra Breath of Fire jest wydaniem amerykańskim i nie odpaliłaby się po prostu na konsoli wersji PAL. I tak, zrobiłem sobie porządek z tymi kabelkami, także one teraz sobie bardzo fajnie przylegają i można bez problemu w całości sobie to schować w obudowę. Także nic nie odstaje, jest jak ta lala, tylko skręcić śrubkami, zapodać nową etykietę i gra będzie świetnie nadawać się do kolekcji w takiej oto wersji samoróbczej. Dobra, odpalimy to sobie oczywiście bez obudowy, tyłem do przodu. Jak dobrze pamiętam, tak odpala się te kartridże. Dobra, wyłączamy lampę, uruchamiamy konsolę. I siedzi. Mamy Squared Soft. Dobra, postawię kamerkę. I polecimy chwilowo z tym gameplayem. Chociaż wątpię, by można było coś pograć. Te RPGi strasznie się długo rozkręcają. Najważniejsze jest dźwięk. I drugą ważną sprawą jest po prostu dobrze wyświetlona graficzka. Czy nie ma jakichś bugulców, glitchów czy coś.
Chyba nie. Kontroler działa. New game, oczywiście. Czyste save'y są. Damy sobie imię Chris. No. Start. No, muzyczka przegrywa. Taki oto smok się ładny ukazał. No i najwyraźniej wszystko jest w porządku. I przyznam szczerze, że łatwiej robi się reprodukcję gry na SNES-a niż na NES-a. Łatwiej jest wylutować układy, ponieważ te gniazda są znacznie większe. Przy robocie z reprodukcją na NES-a jest troszeczkę trudniej. Tym bardziej, że po prostu ścieżki są poprowadzone z dwóch stron płytki. Tutaj jest tylko z jednej. No i w niedalekiej przyszłości będę chciał zrobić sobie drugą reprodukcję z grą R-Type 3. I to już będzie totalnie prosta robota, ponieważ do wymiany będzie tylko jeden EEPROM, czyli będzie to gra chyba 1-megowa. Jeszcze nie sprawdzałem, ale coś mi tak świta. Także będzie o połowę jeszcze łatwiej ze zrobieniem gry R-Type. No ale to dopiero jak uda mi się załatwić jakąś naprawdę starą, niechcianą grę, by można ją zniszczyć na ten cel. No i fajnie, wszystko działa. Mamy jakieś menu. Menu wyboru. Chyba jeszcze nie. A nie, coś jest. Ale takie okrojone. Dobra, nie będę was zanudzać tym rozpoczęciem gry Breath of Fire. Podejrzewam, że to się będzie bardzo długo rozkręcać. No ale na pewno sobie dzisiaj pogram w ten piątkowy wieczór. No i może coś tam jeszcze nagram na weekendzie, ale to już zależy wszystko od czasu, ile będę mógł poświęcić na retro. Dobra, coś tu się uspokoiło. Małe spotkanie jakichś wieśniaków. Dobra, ja się żegnam. Jak widzicie, robota nie była najgorsza. W sumie myślę, że każdy byłby w stanie sobie z tym poradzić. No to tak, ja się żegnam. Do usłyszenia niebawem, być może za parę dni, być może jutro, pojutrze. Nie wiem, jak tam z czasem będzie. To do następnego. Trzymajcie się. Cześć.